Czy za 700 zł jest możliwe kupić przyzwoitą kamerę termowizyjną ogólnego przeznaczenia? W zasadzie można powiedzieć, że nie, prawda? Tak. Dzisiaj się o tym przekonamy. Zapraszam na recenzję kamery termowizyjnej Unity UTi 690A. Mamy jakiś chiński certyfikat, instrukcję obsługi po chińsku i po angielsku, z małym prezencikiem w środku, kartą SD 16 GB, kamerę właściwą, kabel USB-C do ładowania i przesyłania danych oraz taką smycz. Kamera sprawia wrażenie bardzo solidnie wykonanej, widać tutaj wpływ producenta multimetrów. Obudowa wykonana jest z grubego plastiku, natomiast wszystkie te czerwone elementy pokryte są dodatkowo gumą. Tutaj na górze mamy gumową klapkę, która osłania gniazdo karty pamięci oraz gniazdo USB-C. Zarówno wyświetlacz z przyciskami, jak i matryca chronione są bardzo grubymi ramkami, także nie ma tutaj możliwości o jakimś przypadkowym uszkodzeniu czy zarysowaniu. Urządzenie posiada rating IP54 oraz jest odporne na upadek z odległości do 2 metrów. Tutaj na spodzie mamy gwinty na 4 cala, dzięki temu możemy na przykład przykręcić kamerkę do statywu. Przycisk spustowy pracuje bez zarzutu. Obudowa nie wykazuje trzeszczenia, jest dobrze spasowana, także widać, że kamerka jest przystosowana do pracy na zewnątrz i w ciężkich warunkach. Jeżeli chodzi o najbardziej istotne parametry, to tak, rozdzielczość 120x90 pikseli, czułość poniżej 60 mK, pole widzenia 50x38 stopni, odświeżanie poniżej 25 Hz, minimalna odległość pomiaru 10 cm, kamera nie posiada fokusa, dokładność pomiaru plus minus 2 stopnie Celsjusza lub plus minus 2% w zależności od tego, co jest większe, możliwość wyświetlania w Celsjuszach i Fahrenheitach, rozdzielczość 0,1 stopnia, możliwość ustawiania emisyjności w pełnym zakresie, co jest ważne. Mamy 3 punkty mierzące temperaturę na środku oraz automatycznie najwyższą i najniższą temperaturę, 6 palet koloru do wyboru, wyświetlacz 2,4 cala o rozdzielczości 320x240 pikseli, kamerka posiada wskaźnik laserowy, latarkę, alarm niskiej i wysokiej temperatury, również dźwiękowy, gniazdo na karty SD, zapisuje obrazy w formacie BMP, mamy teoretycznie jakieś oprogramowanie na PC, które nie zostało dołączone do pudełka, akumulator 2600 mAh, 18650, czas pracy według producenta około 9 godzin, no i z ważniejszych informacji to wszystko. Dobra, włączamy kamerkę. Zobaczmy, jak długo startuje. W kamerce występuje matryca bolometryczna, która jest chłodzona pasywnie, także na początku będzie się ona często kalibrować. Możecie usłyszeć takie kliknięcie. W miarę stabilizowania się temperatury wewnątrz obudowy, kamerka będzie się coraz rzadziej kalibrować. Co tu już można zobaczyć na pierwszy rzut oka? No na pewno mamy grubo poniżej tych 25 klatek. Myślę, że jest tutaj maksymalnie 15. Jakość obrazu na wyświetlaczu jest całkiem spoko. Kamera ładnie rejestruje różnicę temperatury. Zobaczmy, co tam w menu. Tu mamy przeglądarkę obrazów. Bardzo prosta. Żeby nawigować, musimy za każdym razem wychodzić do głównego folderu. Widać, że razem z obrazkami zapisują się wskaźniki temperatury. Tutaj możemy sobie wybrać wskaźniki pomiarowe, centralny, wysokie i niskie temperatury, automatyczne, widoczność palety kolorów oraz datę i czas. Tutaj mamy ustawienie alarmu, alarm wizualny i buzzer. Ok. Teraz powinien się pojawić alarm. Jest. Działa. Jeszcze zobaczcie, miga się latarka przy okazji. Dalej mamy włączanie i wyłączanie latarki. Tak ona działa. Całkiem spoko w nocy, już sprawdzałem. Wybór palety kolorów. Tutaj w menu ustawień mamy język, jednostki temperatury, tutaj parametry emisyjność. To jest bardzo istotne, jeżeli chcemy dokładnie mierzyć temperaturę.
No i możemy sobie również skorygować wartość wskazaną przez kamerę. Włączanie, wyłączanie lasera. Zobaczcie, jak to działa. Możemy ustawić datę i czas, jasność wyświetlacza. Auto wyłączanie. Autosave to jest automatyczne zapisywanie grafiki po wciśnięciu przycisku spustowego. Możemy sformatować kartę. Tu mam informację o urządzeniu. Wersja firmware'u. Pojemność karty pamięci. No i reset ustawień fabrycznych. Także menu jest bardzo proste. Bardzo fajnie się nawiguje tymi czterema przyciskami. Wszystko jest intuicyjne. Ze względu na koszty w urządzeniu nie ma kamery w paśmie widzialnym. Posiada tylko matrycę bolometryczną. Ciskając na krótko przycisk wyłącznika możemy kamerkę uśpić. Potem wystarczy go nacisnąć i kamera jest od razu gotowa do pracy. Nie musi się znowu rozgrzewać, kalibrować itd. Jeżeli chcemy kamerę wyłączyć całkowicie, wciskamy i przetrzymujemy przez 8 sekund przycisk zasilania. Powinien pojawić się komunikat. No i jest. I kamerka wyłącza się. Jeszcze jedna bardzo istotna kwestia. Urządzenie nie nagrywa filmów. Robi tylko zdjęcia. Także miejcie to na względzie. Jeżeli chodzi o połączenie z komputerem, no to jak możecie zobaczyć tutaj, nie chce mi to działać. Na dole pokazuje się komunikat. Failed to open device. Nie chce mi się w tym grzebać, szczerze powiedziawszy. No po prostu to nie działa tak jak powinno. Przynajmniej u mnie. Natomiast kamera po podłączeniu w Windowsie wyświetla się jako dysk przenośny. No i tutaj mamy dostęp do pamięci i do wszystkich obrazków. Także tak to wygląda. Na tym materiale możecie zobaczyć obiekty testowe w postaci dwóch labradorów. Kamera rejestruje jest około 50 metrów. Był plan, żeby iść do lasu, ale niestety nie powiódł się, bo niedaleko pojawiły się dziki. A tutaj kilka zdjęć budynków. Całkiem fajnie udało się zarejestrować nieocieplony fundament, jak możecie zobaczyć. Tutaj trochę ciepła ucieka przez okna oraz przez nagrzany strych w ciągu dnia. Na tym zdjęciu jest dzwonek do drzwi. Zobaczcie, jak się nagrzał od neonówki. Tutaj takie zdjęcie samochodu stojącego w cieple. No tutaj macie środek. No i sprawdzanie klimatyzacji poprzez pomiar temperatury przy wylocie z kratki wentylacyjnej. Myślę, że jest jeszcze w miarę dobrym stanie. Tutaj możecie zobaczyć, jak przy odpowiedniej palecie kolorów udało mi się zarejestrować podwórko. Wygląda praktycznie jak w dzień, mimo że jest godzina 24. Także to jest całkiem spoko. Dobra, sprawdźmy teraz, jak kamerka spisuje się przy diagnostyce elektroniki. Tutaj mam płytę od laptopa, tą samą, którą wykorzystałem w recenzji kamery T2L. Zobaczmy, czy uda się zobaczyć całą. No, prawie całą się udało. No i co, włączę zasilanie i zobaczę, co nam kamerka pokaże, co się grzeje. No, coś się już zaczyna świecić pomału. Fajnie, fajnie. No tak to wygląda z daleka niestety, no ze względu na małą rozdzielczość są takie plamy. Ale jeżeli zbliżymy kamerę, to już coś tam idzie odróżnić. Zauważcie też, że różnica temperatury między płytą nie jest duża, a grzejącym się elementem. Zobaczmy. Czy uda mi się to znaleźć? Co to jest? Ten tranzystorek. Spójrzmy tutaj. Wygląda na to, że ta pamięć się grzeje. Tutaj też jakiś układ. No i to jest ten układ SMSC. Mamy coś jeszcze? Tutaj. O, tutaj jest dość ciepło. Czekajcie, niech mi złapie fokus. 39 stopni tu jest. Tu. Pod tą naklejką. Ten układzik. Czy to nie jest jakiś tranzystor? Nie wiem, co to jest. W każdym razie on się grzeje. No i tak to generalnie wygląda. Pamiętajmy, że kamerka kosztuje 700 zł, ale od biedy daje sobie radę. Myślałem, że będzie gorzej, powiem szczerze.
Teraz mam płytę główną telefonu Samsung Galaxy J coś tam. Podłączę tutaj minus zasilania, a tu będę plusem po złączu USB przejeżdżał z góry na dół i zobaczę, czy coś się zaświeci. Na ekranie całkiem dobrze zmieścił się ten fragment. No i zobaczmy. O, jest coś, udało się. Zobaczcie, mamy 60 stopni, 70, prawie 80. Zobaczmy, czy uda się wskazać, co to za układ. Chyba ten. Ten malutki raczej. Nie ma tragedii. Dobra, czas na test ostateczny. Jestem bardzo ciekawy, co z tego wyjdzie. Na płytce zrobiłem symulację przegrzewania się jednego elementu o rozmiarach 0201. Oczywiście widać, gdzie on jest. Natomiast zobaczymy, czy kamera jest w stanie go wychwycić. Najpierw sobie obejmę całą płytkę. O tak. I teraz włączam zasilanie. Patrzcie. No jest, kurde. O, teraz grzeją się już kable, bo widać taką poświatę, jakby kometę. No ale kurczę. No idzie to znaleźć. Przy odrobinie wprawy. Jeszcze zobaczę pensetą. No kurde, jest. I to ma tylko 37 stopni. No, powiem szczerze, że jestem w szoku. Mimo, że widać, jak to wygląda. Nie jest to na pewno piękny i ostry obraz, no ale... Jak na taką kamerkę, to myślę, że daje radę. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Podsumowując, za 700 nie jesteście w stanie kupić lepszej kamery termowizyjnej, która jest kompletnym urządzeniem gotowym do pracy. Natomiast czy te parametry Was satysfakcjonują, na to musicie odpowiedzieć sobie sami. Mam nadzieję, że udało mi się w tym filmie pokazać Wam we w miarę przystępny sposób, jak działa ta kamerka, żebyście mogli zdecydować, czy chcecie ją kupić, czy nie. A jeżeli chcecie ją kupić, zachęcam do zrobienia tego przez link w opisie filmu. Macie tam również kupon zniżkowy, wszelkie szczegóły są pod filmem. Będzie jeszcze film z rozbiórki tej kamery, jeżeli tylko uda mi się do niej dobrać. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Ode mnie to tyle, ja się już z Wami żegnam. Do następnego filmu, trzymajcie się.